witam wszystkich właśnie od 3 minut dosłownie jadę po raz pierwszy w życiu Mercedesem W123 250e z roku 80, czyli 42-letni Mercedes w takim pięknym kolorze czekoladowym. Na moim filmie postaram się skupić bardziej na takich pierwszych wrażeniach z takiej jazdy jako człowieka, który nigdy nie jechał takim samochodem. Być może wielu z was jeszcze nie miało, chciałoby zainwestować pieniądze w taki samochód w tych trudnych czasach i tak dalej. I jest bardzo ciekawa, jak się takim samochodem w ogóle jedzie, jakie są wrażenia z jazdy takim autem, czy warto wydać te pieniądze, czy nie warto i tak dalej. No jakichś tam historycznych nie będę się za bardzo skupiał w sprawach, ponieważ filmów było już wiele takich. Pierwsze co mnie tu zaskakuje, to 4 biegi manualne, brak obrotomierza, trzeba samemu to wszystko wyczuwać. Wskaźników tutaj trochę nie rozumiem, co to jest OL, bary ciśnienia jak w autobusie, 3, temperatura, o już ma temperaturę, prawie. Auto w kolorze, jak mówiłem wcześniej, czekoladowym, no, piękny kolor, do tego jasne wnętrze w kremowym odcieniach, naprawdę robi niesamowite wrażenie. Tutaj w słońcu nie wiem, jak to będzie się prezentować, ale na pewno też bardzo fajnie. Siedzenia kanapowe, wygodne, mega. Pierwsze też takie moje wrażenie, jak na auto 42-letnie. Ja tutaj przed chwilą wsiadłem, światełka normalnie tutaj jak w Volkswagenie do dzisiaj na przykład, intuicyjnie wszystko, biegi tutaj sprzęgła, w zasadzie typowo jak we współczesnym samochodzie, także jakiegoś problemu z odnalezieniem na pewno nie będzie. Tu widzę klimatyzacja taka jakby dwustrefowa, osobna na te prawe nawiewy, osobna na lewe nawiewy, jeśli chodzi o nawiewy tutaj. Czy jest klimatyzacja, to jeszcze do końca tutaj ja nie wiem. Właściciel będzie bardziej wiedział tego samochodu. Ale widzę, że są dwie strefy. Wyraźny dźwięk migacza. Taki zupełnie inny, jakby po jakiejś blaszce jakiś młotek walił. Tyk, tyk, tyk. Coś zupełnie innego. Fajne wstawki drewniane, dwukolorowa deska na dole w jasnych kolorach, u góry w czarnym. Bardzo fajnie to wygląda. Te wstawki drewniane, jak patrzę z boku, są naprawdę drewniane oczywiście, a nie jakieś plastikowe. Auto przyspiesza i takie rzeczy. Jest to rzędowa szóstka, 2,5 pojemności, 103 kW, 140 koni mechanicznych, ale jak to się auto zbiera i tak dalej, no to z uwagi na wiek tego auta i jakiś szacunek do niego nie będę jakoś specjalnie go mocno cisnął. Także no niestety będziemy musieli się obejść bez takich testów. Szyby elektryczne w 42-letnim samochodzie oczywiście są. Niektórych rzeczy tutaj
mogę nie zrozumieć, no. Znowu kusiła mnie piątka. Ale jej oczywiście nie ma. No ale jakieś delikatne naciśnięcie to już jest 80 na godzinę prawie. Także auto porusza się bardzo sprawnie. Na pewno z tym tutaj nie ma problemu, że jest to jakiś bardzo, bardzo wolny pojazd. Jednak swego czasu, 42 lata temu, 140 koni mechanicznych, zważywszy, że w dieselkach te auta miały po 70 parę koni, 80, a nawet i chyba mniej, to 140 koni to już było bardzo, bardzo dużo. Jak jadę, widzę, że wszyscy na tym samochód zwracają bardzo dużą uwagę. Naprawdę są takie beczki różne kremowe, takie mydlane kolory, ale czekoladowa robi naprawdę mega wrażenie na drodze. Jest kolor, naprawdę kolor robi tutaj robotę razem z tym wnętrzem. To jest duży plus tego samochodu. No jeśli chodzi o zawieszenie, no to no wiadomo, że płyniemy. Też jeśli nie zawieszenie, to i te kanapy nas tutaj bardzo, bardzo mocno amortyzują. Wspomaganie kierownicy oczywiście jest. Jest takie akuratne jak w normalnym samochodzie. Auto też nigdzie nie ściąga. Więc można trochę zbieżność poprawić w kierownicy. No ale to są, myślę, takie kruczki. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z tej jazdy. Ponieważ śmiałem nawet myśleć, że nigdy w życiu takim samochodem nie pojadę. Jednak nadarzyła się okazja spróbować takiego samochodu. Dużo, dużo, nie dużo, ale jednak nawet starszego ode mnie. Szkoda, że dzisiaj mamy takie słońce. Nie wiem, jak to wpłynie na jakość nagrania tutaj we wnętrzu, jak i z zewnątrz, ale może nawet wyjdzie to całkiem fajnie. Zmniejszymy nawierzch. Wszystko tutaj te gałki tutaj do nawiewu. To chodzi tak, jakby jeszcze miało chodzić co najmniej 100 lat następnych. Albo 40 bynajmniej. Także wszystko jest takie siermiężne, dobrze wykonane. Czy tutaj się pasami zapina, to ma się wrażenie, że te pasy naprawdę mogą nas uratować. O samej historii takiego auta, no gdzieś pojawiły się gdzieś dobre. W sumie, no jeśli chodzi o historię, no auto, którym tutaj dzisiaj jadę, no to w momencie, kiedy weszło do produkcji, to było tak naprawdę, naprawdę przestarzałym samochodem, jeśli chodzi o jego konstrukcję, tutaj wizualną, jego design, to naprawdę dużo do życzenia sobie do innych marek. To daleko w tyle pozostawał Mercedes, jeśli chodzi o taki, no taki design tam, to wszystko, to jeśli chodzi o tę architekturę całego tutaj wnętrza, jak i z zewnątrz. To naprawdę to był taki długi czas odgrzewany przez Mercedesa kotlet. Tam jak wprowadzali tego tutaj z lampami prostokątnymi, to celowo do produkcji mało egzemplarzy produkowali, żeby ludzie stali za tym w kolejkach. Taki mit powstawał, że wszyscy tego Mercedesa chcą i że trzeba długo czekać, to znaczy, że coś w tym jest. Tam celowe takie zagrywki były. Ale faktem jest, że no niestety te samochody urosły do takich kultowych i jako niezniszczalne przede wszystkim samochody. A wszystko się wzięło za sprawą taksówek. No a jakże inaczej. Głównie na taksówkach te samochody się sprawdziły w ówczesnych czasach. I
tam ten cały mit powstał na temat ich niezawodności. Tutaj jadę taką brzydką drogą, bo często tu jeżdżę, tu wytelepię głowę. To ja tutaj jadąc to naprawdę ledwie co poruszam się w tym siedzeniu. Tak fajnie nierówności zbiera ten samochód. Jadę jeszcze teraz tylko parę zdjęć zrobić. No więc zatankowałem, bo ta rezerwa jakoś mi nie dawała spokoju. I jedziemy dalej. Jak widać, auto daje sobie fajnie radę. Jedziemy zrobić zdjęcia, obejrzymy auto z zewnątrz. Takie tak zwane oględziny. Jak jakiegoś delikwenta zrobimy. Bardzo lubię to słowo, jak ktoś używa oględziny. Hamulce też takie życiowe jak najbardziej. Także auto w ruchu miejskim przyspiesza jak najbardziej pozytywnie. Zresztą 140 koni, no to nie jest mało. To na pewno może pokazać niejedne pazury na szosie, a nawet i na autostradzie. Nie będzie miało z tym żadnego problemu. Lusterka wydają się takie fotochromatyczne, takie lekko niebieskawe, fajne, przyciemniają. Silnik jest bardzo elastyczny, te cztery biegi to tutaj bardzo szybko używamy, a później to już tylko te obroty rosną, ale na tej czwórce to sobie już jedziemy, po mieście się snujemy przy tych 50 na godzinę, śmiało, rzędowa szóstka, także tu jest duża elastyka, także też nie musimy spalić tego paliwa jakoś tak bardzo, bardzo wiele, wszystko jest w granicach rozsądku, a dokładnie ile on pali, to szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia, może jeszcze gdzieś znajdę, to wrzucę tutaj w filmie. Ale jedzie się naprawdę bardzo fajnie. A największy plus dodaje tego, że wszyscy się za tym samochodem oglądają. Tak jakbyś praktycznie sobie kupił jakieś Porsche albo Ferrari. O, niestety moja miejscówka jest zajęta. Napęd oczywiście na tylne koła. Sprawa oczywista. Tutaj jeśli chodzi o sprzęgło, o takie rzeczy jak biegi, no to wszystko chodzi znakomicie. Raczej spodziewałbym się po 42-letnim samochodzie, że będzie chodzić gorzej. Ogólnie, że jakaś jazda tym samochodem będzie taka zła, ale tu naprawdę z przyjemnością można by było jeździć na co dzień. Nawet w gorące dni. Tutaj jest też taka dosyć dziurawa droga. Za chwilę wjedziemy na kocie łby. Zobaczymy, jak tam sobie ten samochód daje radę. No, jazda jest przyjemna. Naprawdę. Każdy by mógł jeździć tym na co dzień i by był bardzo zadowolony. Na pewno zamieniłby nowy samochód jakiś na taki pojazd. A ja już tutaj teraz jadę około tam 25 minut. Samochodem. O, przed chwilą jechaliśmy, to, ale chodzi o te 25 minut, no to czuję się już jakbym jeździł nim co najmniej z dwa dni albo i dłużej.
Szkoda, że takie duże słońce. Te zdjęcia nie będą takie, jak chciałbym, żeby były. No, ale damy radę i tak. Kierownica fajna, duża, przyjemna, niezużyta. Auto na liczniku ma przebiegu 241 tysięcy km. Najprawdopodobniej jest to przebieg oryginalny. Nie jest to takie morze. Zresztą po wnętrzu to tutaj przebiegu nie widać, a jedynie jakby się, co to, no ząbek tych 42 lat. Chociaż nawet nie wiem, po czym bym miał te 42 lata widzieć, chyba tylko po designie, a nie po zużyciu. Nawet na gałce wszystko widać i tak dalej. Przejdźmy może teraz do takiej przejścia się naokoło tego samochodu i tak dalej. Siedzenia regulowane oczywiście. Tu mała dziurka. Gruby podłokietnik. Tu są te szyby elektryczne. To wiedziałem kiedyś do czego jest, ale zapomniałem. Widziałem gdzieś w YouTube na filmie. Tu mamy radio. Oczywiście działa. Nie mogą użyć do spekulacji nieruchomościami czy do zakupu. Od razu Tuska słychać. Także dobrze trafił. Auto wygląda tak. Ładnie drzwi się zamykają. Więcej czekoladowy kolor. W czekoladę też zrobione są kołpaki metalowe. Namaste, lekkie pęknięcia do lakierowania. Niestety, no ale swoje lata swoje robią. Piękne chromowane lusterka, oczywiście ustawione od zewnątrz. Opony niezbyt młode, chociaż z ładnym bieżnikiem, no ale wiadomo, nikt takiego samochodu nie używał jakoś na co dzień, bo wie jak. A gdzieś tu wszystko, jeśli chodzi o rdze, widzę tutaj nadproża, to wszystko jest jakoś tam dosyć zakonserwowane. Teraz ja tam powiem szczerze, że się na tym nie znam i pokażę tylko wam, jak to mniej więcej wygląda. No. Ruina, ten samochód ruiną nie jest. To już myślę, że też zobaczyliście ze zdjęć i jesteście w stanie to uwierzyć, że no ruiną to on nie jest. Ciekawe, czy to się otwiera, czy... Aha, otwiera się. O, piękny bagażnik. Naprawdę duży. Niesamowite wrażenie. I tak jak zawsze, ten trójkąt Mercedesa był. Ale naprawdę bagażnik jest duży. To jakiś taki, jak kawałek pick-upa. Otwartego. Wszystko jest naokoło wyeksponowane. Jeszcze koło zapasowe, lewarki. Jeszcze większy ten bagażnik w zasadzie. Piękne lampy. To takie rzeczy to były robione, tylko Mercedes te prążki wymyślił na taki, żeby się nie brudziły, ten kurz, żeby osiadał góry. Coś w tym stylu. Też został zakonserwowany wszędzie dobrze. Też te progi. Ładnie wygląda. Z tyłu chyba jeszcze jakieś nowe opony bardziej. A już mniejsza o to, bo nikogo pewnie opony nie interesują w tym samochodzie. Jeśli chodzi o tylną część nadwozia. Takie coś. O matko, muszę sobie usiąść zobaczyć. O Jezus! Jak tu wpadłem. Piękna tapicerka. Zwróćcie uwagę na tę tapicerkę. No naprawdę, na pewno w ówczesnych czasach to był kosmos. Tutaj jeśli chodzi o ten materiał i wzór. Tu też dach w taki, jak ten, no nie wiem, taki odziurkowany. Wszystko też ładnie wygląda. Nawet dywaniki są Mercedes-Benz, są wiadomo używane.
pasy bezwładnościowe normalnie w każdym samochodzie. Oczywiście tutaj popielniczka, pewnie nieużywana. Tu mamy schowek, ale podejrzewam, że z kluczyka otwierany. Nie, tak nie. Aha, uchylamy. Tu jeszcze niemiecka karta, czyli to jest odchylane, tylko przesuwane w lewo, w prawo. Mamy te dwie strefy, lewa, prawa. Prawdopodobnie oświetlenie jakieś, ale nie wiem do końca. Siedzenie to trochę skrzypi, jak jadę, to na pewno słyszycie. Godne na oliwienia jest. A teraz zobaczymy pod maskę. Jeśli uda mi się otworzyć, bo w życiu nie otwierałem w takim Mercedesie maski. Udało się otworzyć jakimś cudem. Maska normalnie poderwała się sama do góry, ku mojemu zdziwieniu. I tu mamy ten silnik. Na moje, chociaż ja nie jestem jakimś mega znawcą, to jest wersja gaźnikowa. No nie na wtrysku. Myślę, że prawie na pewno. No to myślę, że też jest fajna ciekawostka. Czyli to jest jeszcze tak. To były na wtrysku i na gazie. Tu mamy jakieś jeszcze z Niemiec. W zeszłym roku 228 wymiana oleju. Są wszędzie konserwacje. To nie jest samochód, że on jest jakiś upierdolony, otłuszczony. Widzę, że są takie porobione konserwacje. Gdzieś lekko się tam może poci, gdzieś na uszczelce. No ale samochód ma swoje lata. Pewnie pokrywy zaworów, czy jak to tam się nazywa. No delikatne jakieś opocenia są. Tu jeszcze jakby kogoś interesowała oryginalna. A, no włączymy, zobaczymy jak chodzi. Przy okazji zobaczcie jak zapala. Zapala to od strzała, to nawet nowe samochody tak nie zapalają jakby jak na prąd. No i tak sobie cyka. Szósteczka to tak. Tak chodzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć rzędowa szóstka. Chodzi to cichutko, ładnie. Próbujemy zamknąć. Mam nadzieję, że nic nie zepsuje. Wsteczny taki dziwny jest. Trzeba go wyczuć. Jak pomyślałem, że jest auto teraz nagrzane, to żebyście mogli chociaż usłyszeć delikatnie dźwięk tego silnika, to lekko przeciągniemy go na biegu tutaj na takiej szybszej drodze. Zobaczycie jak to dla ucha, jakie to są doznania mniej więcej. Oczywiście auto sobie płynie. Naprawdę. Bardzo, bardzo przyjemnie. Na pewno do jakiejś tam sportowej jazdy taki samochód nie skłania. To jest taki. Ale jest naprawdę mega, mega wygodny. Tutaj sobie tylko bujam kierownicą lekko. I naprawdę można sobie płynąć i gdzieś w jakąś dalszą trasę się śmiało wybrać w niedzielną podróż takim samochodem. Dobrze,
zawrócimy. Mercedes ma podobno bardzo dobry skręt. To jest dobry moment, żeby to sprawdzić. Także odwalamy nosa. No, oczywiście, że bez żadnego problemu. Zawijka wyszła. Świetnie. No i pomału wracamy. Krótkie takie podsumowanie. Stan auta to już znawcy się wypowiedzą, jak zobaczą ten samochód. Ja tutaj jako taki laik, można powiedzieć, przejechałem tym samochodem. Widzę, że jedzie się nim w zasadzie tak samo jak samochodem, nie wiem, z 2005 roku, z 20. Normalnie da się jeździć. Nie czuć aż tutaj takiej starości, a jeszcze jak ku temu wszystkiemu, wszystkie są wskazania, że jest to samochód bardzo długowieczny, który może przeżyć jeszcze wiele więcej niż te samochody, które są obecnie nowe. To naprawdę inwestycja na grube lata. Mamy czasy dużej inflacji. Wszyscy szukają czegoś, w czym można ulokować swój kapitał, gotówkę. Także myślę, że zakup takiego nawet samochodu to jest to strzał w dziesiątkę. Niedługo w ogóle mają zniknąć spalinowe, elektryki. Myślę, że taki samochód jako zabytkowy, dużo restrykcji z nim może się w przyszłości nie wiązać i ceny jeszcze mogą bardziej tych samochodów wzrosnąć, bo jeśli ktoś będzie chciał mieć być może spalinowy, to będzie musiał udowodnić, że jest to pojazd zabytkowy. Za 20 lat może tak być. A wtedy taki samochód to będzie kosztował 100 tysięcy. A może i więcej. A jest tego coraz mniej. Dużo jest odrestaurowanych i tak dalej. Ale no nie ma tego tak aż tak dużo na drodze. Albo nie, pojadę tędy. Czwóreczka to jest naprawdę bardzo, bardzo szybko. 50, 40, 50 na godzinę mogę sobie już wrzucić. Nie czuję, żeby ten samochód jakoś się męczył. Na jakiś tam zaworek grał czy gdzieś. Normalnie jedzie. Tutaj trochę mijać ten, żeby nie jechać po tym kleiku. Chociaż dodatkowo zakonserwuje nam podwozie. No, ale trzeba uważać. Fajna widoczność jest też tutaj przez przednią szybę. Naprawdę, w ogóle w całym samochodzie. Tutaj nic tam, ten słupek jest cieniutki, nic nam nie zasłania, lusterka, wszystko. Rewelacja, śmiało można jeździć na co dzień. To będzie na tyle w moim dzisiejszym filmie. Zapraszam wszystkich do subskrypcji i do zobaczenia w następnym filmie. Thank you.
się zrozumieją. No właśnie. No a... Jeździłbym, jakby paliwo było po 3 zł, to bym jeździł. Oczywiście bez gwiazdy nie ma jazdy. Cały czas widzę celownik przed sobą. No i ogólnie jest fajnie. Tylko radio jakieś słabe tu mam, mogę powiedzieć.